mieszkańcy katowickiej dzielnicy Burowiec będą mieli spokojne święta wielkanocne. To za sprawą zablokowanej przez radnych kontrowersyjnej zdaniem społeczności lokalnej specustawy Lex Developer. Decyzją Rady Miasta na terenie zielonym przy ulicy Mroźnej nie powstanie ponad 40 budynków wielorodzinnych. Przed rozpoczęciem decydującej o powstaniu inwestycji sesji mieszkańcy Katowic protestowali przed urzędem. Ten pas, który tam pozostał, jest naprawdę ostatnim bastionem zieleni. My bardzo to podkreślamy w naszej inicjatywie Zielony Burowiec, bo tak jest naprawdę. Pomysł na zabudowanie tego wąskiego pasa po kolei piaskowej, gdzie z jednej strony jest osiedle zimowe, z drugiej mieszkanie plus, no więc za chwilę wszędzie tam będą budynki. No i nie podoba się nam to, wspieramy tutaj jak najbardziej głos mieszkańców, ponieważ o wiele lepiej byłoby dla wszystkich, nie tylko dla mieszkańców Burowca, ale też dla mieszkańców Katowic i dla całej metropolii, gdyby rzeczywiście tam była welostrada. Bo to właśnie welostrada, czyli autostrada rowerowa będąca w planach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a właściwie jedna z jej tras, miałaby przebiegać wzdłuż terenu, na którym prywatny przedsiębiorca chciał postawić bloki. Droga, o której rozmawiamy, to jest droga mająca dowieść, stworzyć możliwość dojazdu do Sosnowca. Szybkiego dojazdu, porządnego dojazdu, dojazdu bezpiecznego również. No, nie muszę przekonywać, że jest to bardzo ważna sprawa. Z bardzo wielu różnych punktów widzenia i do mieszkańców Katowic, i Sosnowca, i aglomeracji. Ktoś policzył, że dojazd taką welostradą, jaką postulujemy, trwałby nawet do 10 minut. No. Mieszkańcy odetchnęli z ulgą. Choć wśród radnych nie było jednomyślności. Jeden powstrzymał się od głosu, za powstaniem inwestycji było 13 radnych, tylu samo było przeciw. Z jednej strony zależy nam na tym, żeby miasto się rozwijało, żeby powstawały nowe inwestycje mieszkaniowe, żeby mieszkańcy mogli kupować tutaj mieszkania, zamieszkać w wymarzonej przez siebie okolicy. Z drugiej strony musimy też ważyć głosy, w tym wypadku mocno wybrzmiewające przeciwko. To miejsce, ta działka, teren, okoliczności, w jakich powstaje ta inwestycja, no niestety nie przekonują i nie przemawiają za tym, żeby poprzeć ten wniosek. Swoje argumenty przeciwko deweloperce przedstawili również urbaniści. Profesor Maciej Borsa, członek Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, jednoznacznie przedstawił szkodliwość Lex Developer. Podkreślił, że gdyby decyzja radnych dała przyzwolenie na budowę osiedla, byłaby to niekonsekwencja Katowic. Tutaj się odbył w 2018 roku szczyt klimatyczny, gdzie o tym mówiono. Tu rok temu odbyło się Światowe Forum Miejskie, o którym mówiono. Tu miasto ma plan adaptacji do zmian klimatu, ma pełnomocnika do tych zmian klimatu, a tutaj nagle tylnymi drzwiami wchodzi inwestycja, która zupełnie się ma nijak do tego, a poza tym jest niekorzystna też dla przyszłych mieszkańców. Jest to po prostu niedobry projekt, nie dający godnych warunków życia, a przede wszystkim psujący w poważnej części miasta dostęp do terenów zieleni. Przypomnijmy, że Lex Developer to specustawa mieszkaniowa wprowadzona przez Prawo i Sprawiedliwość. Dziś prywatny przedsiębiorca już wie, że będzie musiał zmienić swoje plany co do terenów na Burowcu, a decyzję radnych tłumaczy rozpoczynającą się kampanią wyborczą. Teraz się będziemy przyglądać ewentualnie możliwościom zabudowy tego według planu zagospodarowania, który obecnie istnieje. No, niewątpliwie nie ukrywam, że my kierujemy się biznesem, no i będziemy szukać możliwości zrobienia czegoś, wybudowania czegoś, co nam pozwoli zgodnie z prawem korzystać w jakiś sposób finansowo z naszej nieruchomości. Mieszkańcy jednogłośnie przyznają, że to ich wspólny sukces, którym teraz mogą się cieszyć. Ewakuacja części pacjentów szpitala, 2 pożary i 3 osoby poszkodowane. To bilans 2 niebezpiecznych zdarzeń, do jakich doszło w Chorzowie. Najpierw strażacy zostali wezwani do zespołu szpitali miejskich w Chorzowie. Nadpaleniu uległo łóżko jednego z pacjentów w izbie poczekalni. Natomiast pożar został ugaszony przez pracowników szpitala i 5 osób z tej izby przyjęć zostało ewakuowanych do innej strefy pożarowej. Nasze działania polegały na kontroli tego łóżka, czy nie ma jeszcze jakichś ukrytych zarzewi ognia, przewietrzeniu tego pomieszczenia, sprawdzeniu atmosfery na obecność tlenku węgla. Potem do pracy przystąpili policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie, którzy szybko odkryli, co było powodem pojawienia się ognia w izbie przyjęć. 32-letnia mieszkanka Piekar Śląskich zapuszyła ogień. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
Teraz policja i prokuratura sprawdzą, czy działanie to było świadome, czy też nie. To jednak nie koniec. Późnym wieczorem ogień pojawił się w jednym z mieszkań przy ulicy Marii Rodziewiczówny. KDR zastał rozwinięty pożar mieszkania. 10 osób opuściło ten budynek przed naszym przybyciem. 3 osoby wymagały pomocy medycznej. Był to lokator tego mieszkania, w którym doszło do pożaru. On z oparzeniami różnego stopnia został przewieziony do szpitala w Siemianowicach Śląskich. Natomiast lokatorka z mieszkania powyżej wraz z swoim dzieckiem została zabrana do szpitala na ulicy Truchana. Dziś i ona, i dziecko wrócili do rodziny. Na razie nie wiadomo, co dokładnie było powodem pożaru w mieszkaniu 29-latka. Na miejscu strażacy znaleźli 11-kilogramową butlę z gazem. Nie było jednak na niej śladów uszkodzenia. Prowadzimy czynności, które zmierzają do ustalenia okoliczności, szczegółowych okoliczności obu zdarzeń. Dopiero wtedy prokuratura rejonowa w Chorzowie zdecyduje, czy osobom związanym ze zdarzeniami zostaną postawione jakiekolwiek zarzuty. Premier Mateusz Morawiecki zabiera głos w sprawie Śląskich Spraw. Temat dość nietypowy, bo dotyczący meczu pomiędzy Ruchem Chorzów a Wisłą Kraków. Chodzi o organizację tego spotkania na Stadionie Śląskim. Mimo że już od jakiegoś czasu wiadomo, że mecz będzie rozegrany w Gliwicach, to premier nie omieszkał zaatakować marszałka województwa. Napisał na Twitterze. Mecz pierwszej ligi pomiędzy Ruchem Chorzów a Wisłą Kraków może jeszcze się odbyć na Stadionie Śląskim. Stadion Śląski, którego właścicielem jest marszałek Chełstowski, nie był w stanie zabezpieczyć obiektu, strony nie doszły do porozumienia. Dlatego wzywam marszałka, aby nie blokował działań państwa. Jesteśmy w stanie ubezpieczyć odpowiednie elementy na stadionie. Możemy mieć na Śląsku piłkarskie święto. W mediach społecznościowych wywiązała się spora dyskusja w tym temacie, a marszałek Jakub Chełstowski mówi wprost. Myślę, że w Polsce mamy ważniejsze problemy. Oczywiście szanujemy tutaj wielką rodzinę kibicowską, ale będziemy pracować nad tym, żeby jednak w przyszłym sezonie stadion piłkarsko bardziej żył, bo chyba też taka jest wola i miasta Chorzów, i kibiców, chociaż prezydent Kotala chce nadal budować stadion. Więc siądziemy do rozmów po świętach i mam nadzieję, że uda się jakoś wypracować jakiś kompromis. A premier, no na Śląsku jednak jest dużo więcej problemów w stylu dyrektywa metanowa, CPEK, kwestie związane choćby za airportem w Katowicach, czyli Pyrzowice. Choć oczywiście nie tylko chleb, ale i igrzyska są potrzebne, a przecież trudno zaprzeczyć, że mecz między Ruchem a Wisłą jest jednym z najciekawszych w pierwszej lidze. Sam klub z Cichej komentować sprawy nie chce, wydał tylko krótkie oświadczenie. Jako klub z ponad stuletnią tradycją i własną ugruntowaną tożsamością jesteśmy apolityczni i nie angażujemy się w bieżące spory. Od lat naszym problemem jest brak nowego stadionu. Wyrażamy gotowość do rozmów i współpracy z każdym, kto mógłby pomóc w realizacji tej inwestycji. Z perspektywy kibica wygląda to w ten sposób, że na pewno myśmy bardzo chcieli zagrać ten mecz na Stadionie Śląskim. Te dyskusje, o których pan teraz wspomniał, toczą się troszeczkę za późno. Wydaje mi się, że decyzja już po prostu została podjęta. Bilety już przede wszystkim są również sprzedawane na stadion w Gliwicach, dlatego to już jakby wydaje mi się, że to musztarda po obiedzie, całe te dywagacje. I choć problem związany z jednym meczem szybko minie, to pozostanie ten długoterminowy, gdzie Ruch będzie grał w przyszłym sezonie. Pijani kierowcy to ogromne zagrożenie dla każdego uczestnika ruchu. Sytuacja, do jakiej jednak doszło w Żorach na skrzyżowaniu Alei Armii Krajowej i ulicy Zjednoczonej Europy, dosłownie mrozi krew w żyłach. Pijany kierowca najpierw spowodował kolizję, a później na środku drogi zaczął bić, kopać i ciągnąć za włosy swoją partnerkę. Przerażona kobieta ukryła się w zaroślach, bo bała się o swoje życie. Mężczyzna uciekł. Skierowani na miejsce zdarzenia policjanci szybko znaleźli jego auto na jednej z pobliskich stacji benzynowych. Dosłownie chwilę później zatrzymali samego mężczyznę. No niestety, zarówno w sposób wulgarny, agresywny kierował słowa do policjantów. Początkowo nie chciał w żaden sposób współpracować z nimi. Okazało się, że te zachowania, no, to nie był jego pierwszy raz. Mężczyzna już wcześniej był karany zarówno za kradzieże, za jazdę po alkoholu, za różne inne przestępstwa. Co więcej, mężczyzna był poszukiwany przez policję do odsiedzenia wyroku. Teraz przed sądem odpowie za spowodowanie kolizji, jazdę pod wpływem i pobicie. To nie jedyne zdarzenie z udziałem nietrzeźwego kierowcy w województwie śląskim w ostatnim czasie. Policjanci z Sosnowca ujęli sprawcę potrącenia dwóch dziewczynek przy ulicy 11 listopada. Dzieci trafiły do szpitala, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Okazało się, że mężczyzna był pod wpływem alkoholu i narkotyków.
Dodatkowo okazało się, że nie posiada uprawnień do prowadzenia pojazdów. 30-latek został zatrzymany, usłyszał już zarzuty, także za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt. Grozi mu do 10 lat więzienia. W całym regionie odbędą się w piątek drogi krzyżowe. Jak co roku, ta największa odbędzie się w Katowicach. Nabożeństwo rozpocznie się o godzinie 19 przy krzyżu obok kopalni Wujek, a następnie uczestnicy przejdą w stronę Archikatedry Chrystusa Króla. Ta droga krzyżowa jest dobrym sposobem do przygotowania się do tego najważniejszego czasu w roku liturgicznym, jakim jest Wielki Tydzień. On rozpocznie się od Niedzieli Palmowej, no a następnie Triduum Paschalne, a więc centrum wszystkiego. Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota, no i w końcu poranek wielkanocny. Największa w Katowicach, a najbardziej ekstremalna w Zabrzu. Tu w kopalni Guido, jak co roku, odbędzie się podziemna droga krzyżowa. Rozpoczynamy drogę krzyżową od Podszybia. Idziemy chodnikiem kopalnianym do kaplicy świętej Barbary. Po drodze zatrzymując się przy poszczególnych stacjach, które wyznaczają zawieszone wcześniej krzyżyki. Rozważamy tajemnicę drogi krzyżowej, dochodzimy do kaplicy świętej Barbary i tam drogę krzyżową kończymy sprawowaniem mszy świętej. Zjazd do kopalni na drogę krzyżową będzie odbywał się o godzinie 16:30.